Cześć wszystkim! Czy Wy też macie takie wrażenie, że benzyna jest już tak droga, że jeszcze chwila i taniej będzie zamiast jeżdżenia samochodem kupować amfetaminę i po prostu wszędzie biegać? Ceny paliw, ropy naftowej i gazu ziemnego rosną niemal równie szybko jak sadło polskich dzieci, a te, przypomnijmy, tyją najszybciej w Europie i to pomimo wprowadzenia podatku cukrowego, który rzekomo miał z otyłością walczyć. Co mogło pójść nie tak? No nie wiem, może to, że nakładanie podatków to jeden z najgorszych sposobów na walkę z problemem? Zresztą nie czarujmy się, w nakładaniu podatków nie chodzi o to wcale, żeby walczyć z jakimkolwiek problemem. Chodzi o to, że kochane pieniążki muszą się zgadzać rządzącym i ich protegowanym, a przede wszystkim tym, którzy są ponad rządzącymi, to znaczy tym, dla których rządzący są protegowanymi. Trochę tak jak w ruskiej babie, ale akurat moi widzowie to najostrzejsze narzędzia w szopie i z pewnością doskonale czają, o co chodzi. Wracając zaś do rankingów, to tak jak w rankingu na małych, grubych Europejczyków jesteśmy numerem 1, tak znajdujemy się na przedostatnim miejscu spośród 37 krajów OECD pod względem skomplikowania systemu podatkowego i żebyśmy się dobrze zrozumieli, tutaj akurat im dalsze miejsce, tym gorzej. Szacuje się, że po wprowadzeniu nowego ładu znajdziemy się w ogóle już na ostatniej pozycji. Widzicie, w Polsce wszystko byłoby super, gdyby po prostu było odwrotnie. Dziś zastanowimy się, co jest jednym z głównych powodów, dla którego ceny towarów i usług rosną tak szybko. Okazuje się, że w ciągu ostatniego roku nawet cena bawełny wzrosła o 72%. W tym kontekście zupełnie innego znaczenia nabiera stwierdzenie dać komuś na waciki. Osobiście bym nim nie szastała, bo okazuje się, że z torbami można pójść. Ujmując sprawę krótko, za fakt, że wszystko jest tak pioruńsko drogie, odpowiada w dużej mierze populistyczny interwencjonizm. Oczywiście za podwyżkami cen kryją się również inne zjawiska, takie jak na przykład generowany przy odbudowującej się gospodarce popyt, m.in. na paliwa i surowce energetyczne, a wzmożony popyt przy w miarę stabilnej podaży powoduje wzrost cen. Nie bez znaczenia są też takie zjawiska jak nadwątlone i przeciążone łańcuchy dostaw, kryzys wynikający z transformacji energetycznej, nieurodzaj, choroby zwierząt, pogoda itd. Długo by wymieniać, natomiast pragnę z całą mocą podkreślić, że za obecną drożyzną kryją się głównie czynniki administracyjne. To właśnie na polityce inflacjogennej chciałabym się dzisiaj skupić, gdyż mam wrażenie, że ta kwestia jest niedostatecznie uwypuklana w różnego rodzaju analizach. W Polsce obecnie mamy do czynienia z inflacją na poziomie około 7%, podczas gdy średnia unijna wynosiła w październiku 3,6%. Oczywiście politycy polscy twierdzą, że za najwyższą od ponad dwóch dekad inflację nie odpowiadają oni, a naturalne procesy rynkowe. To jednak guzik prawda. Jestem starą lisicą i dobrze znam ten kurnik. Za drożyznę w dużej mierze odpowiadają rządzący. Jeżeli rośnie opodatkowanie działalności gospodarczej, to przedsiębiorcy, aby móc utrzymać się na rynku, często są zmuszeni do przenoszenia kosztów na konsumentów. To właśnie konsumenci najczęściej ponoszą ciężar ucisku fiskalnego. Przykład? Bardzo proszę, podatek bankowy. Jego wprowadzenie skutkowało wzrostem opłat i prowizji za usługi bankowe, spadkiem oprocentowania depozytów i wzrostem oprocentowania kredytów. Warto również pamiętać, że chociażby wysokie koszty pracy przekładają się na ceny towarów i usług. Wszyscy za to płacimy. Po drugie, wpompowanie do gospodarki pustego pieniądza, nie mającego pokrycia w realnie wypracowanych dobrach i usługach, sprawia, że siła nabywcza pieniądza maleje. W ekonomii zjawisko to nosi nazwę luzowania ilościowego i występuje m.in. w kontekście skupu obligacji przez Europejski Bank Centralny. Nominalnie, czyli teoretycznie, ludzie mają więcej pieniędzy, ale praktycznie nie zwiększa się ilość dostępnych towarów i usług. Jeżeli więc popyt utrzymuje się na tym samym poziomie lub nawet wzrasta, siłą rzeczy ceny również muszą rosnąć. Co więcej, utrzymywanie stóp procentowych na sztucznych, niezwykle niskich poziomach sprawia, że zwiększa się dostępność taniego kredytu, co również przekłada się na wzrost cen w określonych branżach. Dla rządzących i NBP-u
podwyższenie stóp procentowych w ogóle nie jest sexy, ale są zmuszeni to zrobić, aby uniknąć katastrofy spirali inflacyjnej. Swoją drogą, pozdro dla posiadających kredyty! Po trzecie, wydatki socjalne w Polsce stanowią ponad 21% PKB. Finansowane są m.in. przez dług publiczny, służą nadmiernej konsumpcji, a nie inwestycjom. Nakręcamy wydatki, na które nas nie stać, sprawiając jednocześnie, że rosną koszty obsługi długu publicznego, który w końcu trzeba będzie przecież uregulować. Gdybyśmy dzisiaj chcieli zastopować zaciąganie długu publicznego i natychmiast go spłacić, każdy z nas musiałby wyłożyć na stół około 40 tysięcy złotych i to począwszy od niemowlaka aż po seniora. Tajemnicę Poliszynela stanowi fakt, że w rzeczywistości dług publiczny jest dużo wyższy niż wskazywałyby na to oficjalne dane. Socjal nie tworzy nowych dóbr i usług, nie zwiększa także naszej innowacyjności i produktywności, a więc realnie nie przyczynia się do wzrostu naszej zamożności. W zamian za to podnosi ceny dóbr już dostępnych na rynku. Szacuje się, że w 2020 roku wzrost cen przekroczy 7%. Jak nasz kochany rząd zamierza walczyć z inflacją? Oczywiście podkręcając inflację. Czego nie rozumiecie? Otóż władza postanowiła wprowadzić tzw. bon energetyczny dla najuboższych za 3 miliardy polskich złociszczy pochodzących z podatków i długu publicznego. Swoją drogą powiem Wam, że rozwala mnie to pisowskie nazewnictwo odwołujące się do sentymentów PRL-owskich. Bon. W każdym razie, jak już wspomniałam, inflacja wynika m.in. ze sztucznie wywołanej presji popytowej. Mówiąc krótko, transfer socjalny zwiększy popyt, zostanie przeżarty i nakręci inflację, gdyż pieniądze zostaną odebrane jednej części społeczeństwa i przekazane drugiej części, która posiada relatywnie większe skłonności do konsumpcji. Oczywiście rząd mógłby wpłynąć pozytywnie na sytuację dochodową polskich rodzin poprzez obniżenie akcyzy i innych podatków, ale na co to komu? Tym wyborców nie przekupisz. Jest jeszcze jedna odsłona tego całego zjawiska, a mianowicie fakt, że kiedy w ramach Polskiego Ładu pieniądze zostaną przekazane głównie ludziom, którzy posiadają większe skłonności do ich wydawania, zwiększy to wpływy do budżetu poprzez większe wpływy z VAT-u. Takie to są, Janusze, biznesu z naszych polityków. A ty co tam, prywaciarzu? I wreszcie, po czwarte, rynek energii, który ma największy udział w ostatnich wzrostach cen, nie jest rynkiem wolnym. Skarb Państwa posiada większościowe udziały w spółkach energetycznych. Powiedzmy to jasno i wyraźnie. Ceny prądu w Polsce są po prostu regulowane. W przyszłym roku czeka nas ich podwyżka. Póki co nie wiadomo o ile, ale z wypowiedzi prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że będzie to wzrost nawet dwucyfrowy. Horrendalne podwyżki cen prądu wynikają z niewydolności państwowo zarządzanego systemu energetycznego, niskiej rentowności kopalń, wysokich kosztów emisji CO2, objęciem opłatą mocową gospodarstw domowych, wysokich opłat związanych z odnawialnymi źródłami energii, naciskami unijnymi na zwiększenie kosztów nośników energii, do tego dochodzą rozgrywki geopolityczne, no powiem Wam, po prostu kosmos. Nie trzeba też być geniuszem, aby wysnuć wniosek, że zwiększenie cen energii ma bezpośredni wpływ na zwiększenie kosztów produkcji, transportu, usług i towarów. Co więcej, na inflację bazową wpływają także tak zwane ceny administracyjne dotyczące na przykład gospodarowania odpadami. Rzecz jasna, jak już wspomniałam, na wzrost cen mają wpływ także inne czynniki. Ale czy po tym wszystkim, co powiedziałam, nadal można utrzymywać, że to nie politycy odpowiadają za drożyznę? Niemożliwym jest, aby mechanizm rynkowy działał sprawnie, kiedy władza wciąż wkłada mu kij w szprychy. To tyle na dzisiaj, moi drodzy widzowie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i będę ogromnie wdzięczna, jeżeli zostawicie łapkę w górę, subskrypcję oraz udostępnicie ten materiał na swoich prywatnych profilach bądź w jakichś grupach. W gruncie rzeczy stanowi to dla mnie jeden z nielicznych sposobów na to, aby z moim wolnościowym przesłaniem dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Życzę Wam owocnego dnia, do następnego, hej!